Ej, busa powinieneś co okleić TVP Polska. TVP? No, masz taki sprzęt sobie teraz. Nie no. A ciekawe, nie możesz zobaczyć jak mnie słychać, nie? Bo tu... ja tu widzę na ekranie, że słychać się bardzo dobrze. Aha. No to dobra. Na ziemi. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku w naszej malowniczej wsi. Jestem razem z... Ze mną. Czyli Speedbike Riderem. A tam no. Już. I mianowicie, co będziemy tutaj testować? No w sumie będziemy testować ten oto zabytek, którym jest Speedgang. No jak widzicie, powstało coś takiego a la trajka. No pomysł został zaczerpnięty z internetu tak naprawdę, tam z rosyjskiej strony, tam takie, nie będę już mówił jak, bo nawet nie pamiętam. Ale w każdym bądź razie widziałem, że coś takiego powstało. No i stwierdziłem, że nie mam quada, a mam pitbike'a, więc mogę sobie stworzyć coś takiego sam. No i plany były już rok temu, natomiast jak to wiadomo, człowiek się długo do tego zabierał. Powiem tak, no ja mogę dodać przynajmniej tyle, że tego roku, o dziwo, u nas nie ma zimy. No właśnie, a nad morzem jest. No właśnie, to jest właśnie dziwne. Blisko do gór, Zakopca, a śniegu prawie, że ale człowiek sobie radzi. Piękne plastikowe rury. Co prawda nie mogę znaleźć nigdzie rury w rozmiarze opony, więc są dużo mniejsze, przez co się ciężko je zakłada i jest straszne bicie, zwłaszcza z tamtej strony. Tutaj nawet zobaczycie, jak tu już oponę zjechało. Tu była normalnie bieżnik, a już nie ma bieżnika. Na szczęście opon... A o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że no, upalasz ostro tego sprzęta. Nie, testujesz. Słabe opony, to nie upalamy tego. A jeszcze mogę dodać, że, a zresztą to sami zobaczycie, jak będzie jazda. Zaraz pojeździmy, bo przez te plastiki na tych kołach na każdym biegu motocykl leci na odcinie. Jak kto był na grupie i widział filmik, to wie. Więc zapraszamy do grupy. Pewnie gdzieś tutaj Rafał może. Albo w opisie, dobra. W opisie, bo Rafał jest leniwy, żeby tu na ręce. Za dużo montażu. Zaraz nam Pitbike Rider pokaże, co ten sprzęt potrafi. Moja kolej! Kurde, ja nie wiem, czy dam radę. Przejechać, zobaczyć, ocenić. Pojechał pan RMR. Jak to się... Jak to? Ty. Recenzja moja. Kompletnie tym nie umie jeździć, kompletnie. Dlaczego? Całkowicie inna jazda jest. No. Nie wiem jak ty to robisz, zrobisz tym 360, ja mam stracha, kurde ci powiem, że 360 zrobić. Wchodzę bokiem. No. I automatycznie mam odruch odpuszczenia gazu i chyba to jest ten problem. No, jak odpuścisz gaz, to cię od razu chce prostować. No i właśnie odpuszczę i od razu automatycznie idzie, nie? No. Ja musiałbym powiedzieć, jeszcze nigdy w życiu trajko nie jeździłem. Ogólne wrażenia jak? No strach no.